robić tylko trzy. Przepraszam, ja też bym chciał przejść. Sobie pomożemy nawzajem. Dojdę, wszędzie dojdę. Proszę sobie siadać. Na kolejnym wykładzie. No przepraszam, że są takie warunki. Niestety nie przewidzieliśmy, że nie możemy otworzyć całej aulii, to znaczy tej drugiej strony, bo tam się odbywa wykład. No mam nadzieję, że jakoś Państwo wytrzymacie przez tą godzinkę w takim ścisku. Niestety, no, to się wiąże też z kosztami pewnymi tutaj uczestniczyli w tych wykładach. W przyszłym roku wykłady już będą na kampusie UJ, w sali dydaktycznej Wydziału Biologii Nauk o Ziemi UJ. No, niestety nie mamy pieniędzy, żeby nowe sale wynajmować w kolejnych latach. Proszę Państwa, przypomnę jeszcze kilka informacji, codziennie je powtarzam, ale dla Państwa, którzy jeszcze nie byli, powiem, że głównym organizatorem tygodni mózgu również w tym roku jest Polskie Towarzystwo Przyrodników imienia Kopernika i Uniwersytet Jagielloński oraz Instytut Farmakologii PAN. Jest przed wejściem, jak Państwo zapewne zauważyli, stoisko, gdzie można kupić nasze wydawnictwa, czasopismo Wszechświat, czasopismo Kosmos, jak również książki
profesora Wodulaniego, dzisiejszego wykładowcy. Są też materiały angielskojęzyczne, darmowe, które można na temat mózgu, które można po prostu sobie wziąć. W sobotę organizujemy warsztaty dla dzieci w wieku 6-10 lat w Instytucie Zoologii na kampusie UIO przy ulicy Gronostajowej 9. Zapraszamy dzieci, tylko bardzo proszę po wykładzie zgłosić do mnie, ile osób przyjdzie na te warsztaty. Chciałam też powiedzieć o tym, że jeżeli Państwo chcielibyście te akcje edukacyjne Polskiego Towarzystwa Przyrodników imienia Kopernika poprzeć, to prosimy o przekazanie 1% podatku na Polskie Towarzystwo Przyrodników, był tutaj przed chwilą KRS. Proszę Państwa, nie trzeba przedstawiać profesora Wodulaniego, więc już nie przeciągając tego wstępu, proszę bardzo o wykład. Dzień dobry Państwu, jak to miło się mówić o wszystkim. Przepraszam. Serdecznie witam oczywiście grono, prawda, Elę, Irenę, znaczy mojego dyrektora w instytucie, Franka, czyli mojego PR-owca, głównego wnuka przy okazji i tak dalej. Przede wszystkim witam przyjaciół z Facebooka i mam nadzieję, że dzięki temu właśnie mamy takie dwoki. Proszę Państwa, konopie, one były znane od początków cywilizacji Starego Świata, i one były niesłychanie zasłużone dla rozwoju ludzkości. Jak my sobie zobaczymy, dlaczego w tej chwili dzisiaj są ponownie wykorzystane, to naprawdę są wykorzystane do olbrzymich ilości rzeczy. A więc przede wszystkim złodyi konopi, które tam otrzymujemy i łyko, i otrzymujemy pakuj. Z tego łyko otrzymujemy tkaniny. I różnego rodzaju tkaniny przemysłowe do tkanin zaczynanych liny. Nie mogłybyśmy oceanów i mórz pokonać, gdyby właśnie nie liny i żagle to głównie były konopi. Tekstylia domowe, prawda, ale tak samo papier, a materiały budowlane, nasze płyty pliśniowe, prawda, żywność, prawda, olej z konopi i tak dalej, mnóstwo różnych produktów przemysłowych i tak dalej, i tak dalej. Konopie są naprawdę jeden z ważniejszych roślin, jakie mamy w życiu, ale między innymi jedna z ciekawych rzeczy, które mają konopie, to, że wśród licznych chemikaliów, które znajdują w tej roślinie, jest też taki hydrokanabinol, oraz inne kanabinoidy, ale ten hydrokanabinol jest substancją, która ma działanie psychotropowe i dlatego też konopie właściwie większość ludzi w tej chwili postrzega jako źródło substancji, a nie jako źródło postępu cywilizacyjnego. I ten hydrokanabinol możemy w różny sposób z konopi sobie przyswoić i wykorzystać. Najprostszy sposób to susz liście albo kwiatów, prawda, który potem najczęściej palimy, ale oczywiście mówi, na przykład ciasteczka z konopi, olej z konopi, no różne jakieś takie inne rzeczy są znane. Liście albo żywica konopi były palone już we czasach prehistorycznych i my mamy i pewne takie dane właśnie przyrodzie, jak stanowisk archeologicznych, na przykład gdzieś w Rumunii albo w Azji, prawda, także one były używane. Ale konopie były używane w bardzo różnych celach. Być może początkowo w celach medycznych, bo to jest w ogóle rzecz ciekawa, że ludzie chyba na początku roślinami interesowali się nawet bardziej jako źródłem leków niż jako źródłem pożywienia. Na przykład jak badano, bo to oczywiście trudno jest zrobić takie wyjścia w przeszłość, ale ciekawą rzeczą było, jak na przykład biali ludzie podbili Amerykę Północną, to tam okazało się, że znacznie więcej roślin czerwonoskórzy Indianie północnoamerykańscy wykorzystywali właśnie jako różnego rodzaju leki, używki, niż w celach spożywczych. Tak więc ekstrakty z konopi stosowano jako leki przeciwbólowe, przeciwspastyczne już w trzecim milenium przed nową erą w Chinach, ale jest około 5000 lat. W Indiach ekstrakty konopi, one stosowano tam więcej doustnie, właśnie jako leki i przeciwlękowe, i przeciwbólowe. To wiemy w każdej księgi wedyjskiej o tym tak samo mówiąc.
haszysz, prawda, to jest substancja taka psychoaktywna, ona przeszła do Europy, do Ameryki poprzez Arabów, właściwie tak naprawdę dopiero w XIX wieku i od tego czasu coraz szerzej były te konopie stosowane. Zarówno w celach medycznych, jak i potem w celach rekreacyjnych. W celach medycznych najpoważniejsze zastosowanie konopi, czyli przeciwbólowe, zostało jak gdyby wyparte przez aspirynę, przez salicylamy, to są uzyskiwane zwierzę. Natomiast konopie były używane coraz więcej, coraz częściej, na przykład Paryż XIX-wieczny, tam były całe kluby haszyszynistów, klub haszyszynistów, tam właśnie Rimbaud, Baudelaire, Alexandre Dumas, Baudelaire napisał taką książkę Raj zakazany, które właśnie mówiły o działaniu tych narkotyków. Jak wzięli się do tego uczeni, i to uczeni zaczęli brać do tego, że wtedy konopie zostały zakazane, to jest też ciekawa historia, dlaczego zrobiła się taka niechęć do konopi, ale o tym ewentualnie później mówię. Pierwsze odkryto, co jest aktywnym składnikiem konopi. Dlaczego ludzie lubią te konopi? Bo konopi one były w śmieszny sposób używane. Na przykład w Holandii były palarnie tytoniu w XVIII wieku i niektóre były specjalnie cenione. Jak się wydaje, że cenione były te palarnie tytoniu, którym do tytoniu dodawano właśnie liści konopi. A więc konopi jako leki, ja wiem, że moja ciotka miała jakieś takie trawki, które podpalała i to wdychała i to był lek przeciw astmie. I one były stosowane jako przy ataku astmatycznym, to było dobre. A więc kiedy, ale okazało się, że on wdychanie dymu z konopi daje przyjemność i kiedy zaczęto szukać, to udało się wreszcie zidentyfikować w roku 1964 Mechulan i jego grupa wykryła taką substancję, tetrahydrokanabinol, która jest tą psychoaktywną substancją w konopi. Ona wygląda tak, to jest taki terpenoid, prawda, i no to do teraz. Ale oczywiście w momencie, kiedy mamy coś, co nam daje przyjemność, co nam zdziała, to oczywiście, że taka substancja, żeby na nas zadziałała, to musi znaleźć jakieś miejsce w ustroju, na które działa, żeby powodować przyjemność. My w tej chwili już wiemy, że to musi być gdzieś w układzie nagrody, coś takiego. Wiedza w połowie lat 60. jeszcze była mała, ale zaczęto szukać i znaleziono, że istnieje receptor tetrahydrokanabinolu, a właściwie swiążą się dwa takie receptory, które nazywamy receptorami CB1, kanabinolu 1 i CB2. I ale to już trwało trochę, prawda, dopiero w latach 80. udało się zidentyfikować te receptory. Teraz to one udało, potem oczywiście sklonowano, w tej chwili dopóki my receptora nie sklonujemy, to my nie wierzymy, że to jest receptor, bo mogą być różne pytania. Są bardzo do siebie podobne, teraz, że różnica między nimi jest stosunkowo niewielka, ale ten receptor CB2, on występuje głównie na obwodzie, w komórkach immunologicznych i co jest ważne, co to będzie w kościach. Dlatego, bo stymulacja tego receptora powoduje zwiększenie masy kostnej i dlatego na przykład marihuana jest korzystna w zwalczaniu osteoporozy, czyli jeszcze powiem. Ten receptor kanabinoidowy to jest taki standardowy receptor związany z białkiem G, występuje w mózgu niejednorodnie. Tu im bardziej taka żółta i jasna jest barwa, to jest mózg szkoda tamtego, więc widzimy, że występuje bardzo wiele w muszku. To jest w ogóle ciekawa rzecz. Muszek, który tak jeszcze ze szkoły pamiętam, to miał służyć tylko do równowagi. W tej chwili uda się na coraz to ważniejszy organ właśnie i w aktywnościach poznawczych, i w aktywnościach emocjonalnych. Muszek jest odpowiedzialny za szybkość, sprawność myślenia, za fluencję języka itd. I w tym mózgu mamy, że w muszku mamy rzeczywiście dużo tych receptorów. Drugim takim obszarem jest obszar hipokampa, gdzie mamy też wysokie, no i jądro leżące przegrody, to czyli innymi słowy brzuszne, prążkowie, no to jest miejsce, gdzie znajduje się układ nagrody. Tu w mózgu ludzkim ten rozkład jest mniej więcej też podobny i badania wykazały różnymi metodami, że rzeczywiście tego receptoru CB1, mózg jest wszystkim te receptory CB1, występują znacznie. No w porządku. Ale teraz tak, jeżeli mamy receptor, to ten receptor z całą pewnością przyroda go nie stworzyła tylko po to, że ktoś się może natknąć na konopie. Większość z Państwa, a w każdej 50 lat temu większość z Państwa w ogóle o konopiach nie wiedziała, nie paliło, prawda, no może wina, może coś,
Natomiast oczywiście, jeżeli jest jakiś receptor w mózgu, to znaczy, że to musi być jakiś układ wewnętrzny w mózgu i muszą być odpowiednie substancje, które działają na ten receptor. Receptor nie tworzy się na substancje zewnętrzne, tylko właśnie na to, co jest w środku. No i wobec tego zaczęto poszukiwać, czy w naszym mózgu nie istnieją substancje, które są naturalnymi ligandami, naturalnym tetrahydrokanabinolem, który działa na te receptory. I odkryto takie, i to znowu w latach 90. już w 92. odkryto pierwszą dużą grupę anandamidów, potem znaleziono drugą grupę dość podobnych substancji. I są to ciekawe substancje, bo to są substancje tłuszczowe i one działają jako neuroprzekaźniki o bardzo charakterystycznym mechanizmie działania, a to jest człowiek, który, to bardzo ciekawe, bo to był bułgarski Żyd, który potem udało mu się po wojnie uciec do Izraela i to jest człowiek, który zarówno tetrahydrokanabinol, czyli ten pierwszy naturalny stymulant receptora kanabinoidowego, a potem w 30 lat później, od 28 lat później odkrył anandamid, czyli ten cetamin. On zresztą napisał fantastyczną poglądówkę na temat właśnie zastosowań marihuany. I dość duża część mojego artykułu, który jest czasopiśmie wszechstronny, bo to wszystko, o czym ja mówię, to znaczy nie wszystko, ale większość z tego, co ja mówię, oraz dużo rzeczy, których nie powiem, to można wyczytać właśnie w artykule, który jest w czasopiśmie wszechstronnym, które można tam dostać na zewnątrz. Ale skąd okazało się, że marihuana naśladuje po prostu działanie naturalnego układu endokanabinoidowego. A więc czy mamy rzecz z rośliny, czy mamy w mózgu, one działają na taki sam typ receptora. Ale odkrycie tego było bardzo ważne, dlatego, bo to odkrycie nam otworzyło pewne nowe drogi. W ogóle nauka ma to do siebie, że jak robimy jakieś odkrycie, to wcale nie siadamy zadowoleni, bo to odkrycie natychmiast otwiera nam zupełnie nową ścieżkę do nowych badań. I na tym właśnie polega to piękno nauki, a zwłaszcza oczywiście piękno neurobiologii, prawda? A więc przede wszystkim okazało się, że to jest w ogóle, to były pierwsze neuroprzekaźniki, które były tłuszczami. Dotychczas to były aminiak, bagnokas. No i rozprosiło on tłuszcze. Dalej, okazało się, on działa w ciekawy sposób, że on, ja to zawsze mówię o mechanizmie, on ma taki mechanizm działania zwrotnego, on jest uwalniany przez sygnał, który dochodzi do neuronu i jest wtedy te endokanabinoidy są uwalniane, ażeby działać na ten neuron, który pobudził i mógł przyhamuj się krok, prawda? Oczywiście odkryto, że w ogóle istnieje cały duży układ kanabinoidowy w mózgu, który ma mnóstwo różnego rodzaju, mnóstwo różnego rodzaju funkcji, między innymi na przykład hamowanie lęku i tak dalej. No i w ogóle, co jest ważne, zaczęto dokładnie badać teraz już w oparciu o fakty, na czym mogą polegać różne lecznicze zastosowania marihuany. A więc jeżeli chodzi o te środki, które działają na układ kanabinoidowy, to mamy jak gdyby takie trzy rzeczy. Pierwsze mamy w mózgu, my o tym mówimy o endokanabinoidy, prawda? I tu przedstawicielem są anandamidy. Drugi, najprostszy, najtańszy, najłatwiej osiągalne są fitokanabinoidy, to jest ten tetrahydrokanabinol, który znajduje się właśnie w liściach konopi. W liściach konopi znajdują się inne kanabinole, na przykład kanabidiol, i one nie mają działania psychotropowego, ale modulują działanie tetrahydrokanabinolu i to czasami w sposób korzystny dla leśniczego działania marihuany i dlatego produkty syntetyczne, które jest tylko tetrahydrokanabinol, one nie są tak skuteczne jak produkt z marihuany, nie mówiąc o tym, że są znacznie gorsze. No ale właśnie te produkty to są właśnie takie chemiczne, syntetyczne kanabinoidy. Tu właściwie jest zrobiono tylko jeden, właśnie syntetyczny tetrahydrokanabinol, który się sprawia jako marihuana. I prawdę mówiąc, to był typowy przykład poprawności politycznej, żeby tylko nie skonopi, no to wtedy to moralnie wydawało się znacznie lepszy niż właśnie jakiś obrzydliwy narkotyk. Ale wszystkie te rzeczy działają na jeden tylko typ, na ten typ receptora. No i teraz, my najczęściej przyjmujemy tetrahydrokanabinol paląc materiał roślinny, i palenie jest jedną z najszybszych dróg, w ten sposób substancja może się dostawać do mózgu i charakteryzują olbrzymią powierzchnię płuc.
I w związku z tym w momencie, kiedy wdychamy aerosol, w którym się znajduje substancja czynna, ona w dużych ilościach przejdzie do krwi i szybko przychodzi do mózgu. Molekuły szybkich substancji są bezpośrednio podawane czy wpisywane do nosa, ale to na przykład tak się podaje kokainę, ale to już jest rzadko. Czyli jak palimy ten dym, przechodzi nam do płuc, prawda, i następnie wchodzi i zaczyna działać na receptory w mózgu. A więc tu następuje pierwszy ten krok, to po prostu wchodzi do płuc i w pewnych rzeczach płuc następuje wymiana gazowa, prawda, i tetrahydrokanabinol wchodzi do płuc, następnie on wchodzi do neurony i wiąże się do mózgu z krwiobiegiem i wiąże się do swoistych receptorów na błonie komórkowym, a teraz po związaniu się z receptorem one modulują neuroprzekaźnictwo i wysyłają, na przykład one będą wyłączały pewne sygnały. Kanabinoidy są zasadniczo neuroprzekaźnikami hamującymi, więc na przykład będą wyłączały sygnały bólowe, albo będą wyłączały sygnały z ośrodka wymiotnego i będą wyłączały sygnały z ośrodka lękowego. Znają takie działanie, ogólnie mówiąc, uspokajające i hamujące. O właśnie, tu jeszcze raz tutaj pokazuję, jak teraz na tym schematie, które obszary mózgu zawierają dużo tych receptorów kanabinoidowych i teraz działanie kanabinoidów, działanie marihuany właśnie w różnych obszarach będzie powodowało różne efekty. Bo na przykład, jeżeli będziemy w hipokampie, to działanie będzie przede wszystkim związane z zaburzeniami pamięci. Jeżeli będzie działało na korę, to będzie z działaniami percepcji. Jeżeli będzie działało na układ nagrody w brzusznym prążkowym, czyli wiąże półleżącym, będzie nam powodowało uczucie przyjemności, uczucie nagrody. Jeżeli będziemy w mózgu, jak pamiętamy, było tego dużo, to one nam mogą zaburzać na przykład sprawność motoryczną i dlatego też palenie marihuany jest niewskazane, jeżeli mamy potem prowadzić na przykład samochód. Teraz całe działanie kanabinoidów, jak mówiłem, to one jest właśnie mniej więcej takie, że tutaj w momencie, kiedy ten neuron jest pobudzony, to on wobec tego produkt uwalnia się anandamidy i anandamidy będą powodowały pobudzenie z neuronu postsynaptycznego. I wobec tego, tak jak tutaj widzimy, prawda, mamy czy to kanabinoid roślinny, czy nasz endokanabinoid, on w ogóle działa jako taki hamulec obwodów synaptycznych. Znaczy neuron jest silnie pobudzony. W momencie, kiedy neuron jest silnie pobudzony, uwalnia neuroprzekaźnik. Neuroprzekaźnik działa na neuron postsynaptyczny. W neuronie postsynaptycznym następuje produkcja, uwalnianie anandamidu i ten anandamid w neuronie postsynaptycznym, on potem wraca z powrotem do obwodu synaptycznych i będzie powodować i tam działa na receptor kanabinoidowy, a pobudzenie tego receptora będzie miało efekt hamujący. No i w ten sposób właśnie mamy mnóstwo różnych czynności, prawda? Mnóstwo różnych aktywności będzie modulowanych przez kanabinoidy. Gdybyśmy tak zobaczyli, jak to wygląda, no są oczywiście slajdy są dość skomplikowane, ale widzimy, że pobudzony receptor kanabinoidowy będzie powodował pobudzenia, a właściwie większego rozumowania bardzo wielu systemów neuronów. Dlatego to działanie jest dość skomplikowane. Jedną z tych rzeczy, która aktywuje układ kanabinoidowy, tetrahydrokanabinoid, czy pobudzony receptor kanabinoidowy CB1, to aktywacja układu nagrody. Wobec tego stosowanie konopi, palenie konopi dla większości ludzi jest przyjemne. Ta przyjemność czasem jest stosunkowo trudno zauważalna, zwłaszcza na początku. To jest taki ładny kartun, jak widziałem, to patrzeć się przed drugiego, paląc właśnie marihuanę, kiedy to zacznie działać, a cała rzecz polega na tym, to jego krzesło już się znajduje 2 metry ponad ziemią, prawda? To znaczy, zmienia się percepcja świata. I to jest zresztą to, co użytkownicy konopi sobie właśnie cenią, że pewne rzeczy, które normalnie wyglądają normalnie, po swoim konopi nagle wyglądają w sposób niesłychany. Jak się ogląda burzę,
po wypaleniu sklepu, to w te pioruny są fantastyczne, nas otaczają, są barwne, cudowne. Chciałbym mieć kurtynę w teatrze, to kurtyna się ciągnie gdzieś do nieba. To są bardzo, bardzo takie... Czyli percepcja ewidentnie jest zmieniona, ale te rzeczy, przykłady, nie są nieprzyjemne. Po prostu przeciwnie mamy jakieś takie uczucie lekkości. Oczywiście, przy wszystkich rzeczach przyjemnych, istnieje niebezpieczeństwo tego, że będziemy tych rzeczy brali za dużo, prawda? I wobec tego pytanie, czy są jakieś negatywne efekty, Oczywiście, że są, dlatego, bo nam uczucie czegokolwiek, łącznie z wodą, prawda, czy innymi takimi nieszkodliwymi normalnie rzeczami, jak jedzenie, seks, czy to alkohol, to one nie dają szkodliwe rzeczy, prawda? Otóż ten trafilokanabiner, on nasila uwalnianie dopaminy. On nasila uwalnianie dopaminy w jądrze uleżącym przed głowę i to działanie powoduje, jest odbierane przez mózg właśnie jako pobudzenie układu nerwowego. Czujemy się dobrze. Ale teraz jest bardzo duże zróżnicowanie i pomiędzy różnymi osobami i niektóre osoby bardzo, bardzo im odpowiada, ale nie mamy chłopie innym osobom nie. Ale wydaje się, że jest silny postaw genetyczny i my to możemy wykazać u szczurów. Szczur to jest takie podstawowe zwierzę do badań neurobiologicznych, no, z wyjątkiem tego, że coraz częściej się używa myszy tam, kiedy wchodzą w grę nokauty, czyli zwierzęta pozbawione jakiegoś ekspresji jakiegoś genu, ale te badania na różnych szczeblach szczur możemy przeprowadzamy i teraz o czym my się możemy zorientować, że dany lek powinien nam powodować przyjemność. Oczywiście mamy dużo testów behawioralnych, ale mamy też test biochemiczny. Mianowicie uwalnianie dopaminy z jądra półleżącego na pewno powoduje pobudzenie ośrodków przyjemności. I teraz okazuje się, że u większości szczurów, najczęściej to zależy u Lister albo tutaj, jak mamy na górze spektrowej, u tych szczurów takie osoby, dla których nie będzie powodował żadnego efektu, będzie miłe przyjemność, a są tacy, u których to będzie fantastycznie, bo było bardzo silne pobudzenie, bardzo silne zwiększenie przyjemności, które może oczywiście u tych osób prowadzić do uzależnienia. Czy marihuana uzależnia? Sobie spytam. Otóż, jeżeli byśmy tak zobaczyli, jak wygląda siła uzależnienia, a siła uzależnienia, też są różne metody mierzenia siły uzależnienia, jedna jest taka, jak wielki procent ludzi, którzy używają albo zetknęli się z daną substancją, wpada w uzależnienie, czyli dochodzi do stanu, w którym odczuwa nieotwartą chęć używania tej substancji, nawet jeżeli wie, że to jest dla nich szkodliwe i niebezpieczne. Otóż okazuje się, że taką substancją najsilniej uzależniającą jest nikotyna. 30% osób, które palą papierosy, jest uzależnione od nikotyny. To znowu, jest to taki typ uzależnienia, od którego można się odzwyczaić, bardzo wiele osób odzwyczaiło się od nikotyny, ale uzależnienie jest silne. Otóż jeżeli tak zobaczymy, to tak samo heroina czy kokaina też uzależniają, ale stosunkowo nie. Alkohol, no to uzależnia około 15% osób. Więc jeżeli na sali znalazło się 1000 osób, no to będziemy mieli w tej chwili albo w przyszłości 150 alkoholików. No, nie jest to mało, ale to znaczy, że 850 osób cieszy się alkoholem, żyje spokojnie, prawda, i czerpie przyjemność ze stosowania. Więc to nie jest takie. Jak to jest to marihuana? Marihuana, część ludzi twierdzi, że w ogóle nie uzależnia, część ludzi twierdzi, że takie najostrzejsze dane mówią, około 9% użytkowników uzależnia się od marihuany. Tu chciałbym powiedzieć jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, to uzależnienie nie jest takim uzależnieniem, z którym nie można byłoby zerwać. Można, nie jest takie trudne. Ale chciałem powiedzieć drugą rzecz, że to dotyczy osób, które używają czystej marihuany. U nas w naszej sytuacji, ponieważ marihuana jest nielegalna, my sobie nie możemy pójść do porządnego sklepu i dostać porządny produkt. Ja chcę kupić alkohol, to ja idę do alkoholu i po alkoholu do sklepu monopolowego, czy do Tesco, czy do restauracji. Ja wiem, że szansa, że tam będzie metanol w tym zawarty, jest minimalna. Natomiast jeżeli ja kupuję narkotyk u dealera, to nigdy nie wiem, tam jest środków. A między innymi jedną z rzeczy, którą dealer zawsze zrobi, żeby zwiększyć sprzedażność
marihuany będzie dodanie do nich jakiejś substancji naprawdę uzależniających, czyli metamfetaminy. Ja nie mówię, marihuana z metamfetaminą daje jeszcze przyjemniejsze niż marihuana, ale tutaj jest niebezpieczeństwo. Podatkowo metamfetamina jest w ogóle niezdrowa. Głupia rzecz, nie wiadomo dlaczego metamfetamina powoduje się tam szybko obciążenie. To nie jest to tak, że trzeba zbudować uwagę. Ale w ogóle to jest to, że my się uzależniamy, paląc marihuanę uliczną, my się możemy naprawdę uzależnić, tylko my się nie uzależniamy od marihuany. My się uzależniamy od tego produktu, który jest wcześniej raz skan, to jest właśnie mieszanina metamfetaminy z marihuany. A więc to, jak gdyby, jak szkodliwe, są różne metody mierzenia szkodliwości substancji psychotropowych uzależniających. Między innymi, jak ona jest szkodliwa fizycznie i jak ona jest szkodliwa w sensie możliwości wywołania uzależnienia. A więc z tego wygląda, wszystkie brałem wskazują, że szkodliwość fizyczna marihuany jest naprawdę bardzo niewielka. Większość szkodliwości będzie wynikała z tego, że ona jest przyjmowana w postaci dymu, jak normalnie się pali, jest takie same jak przy aleju każdej substancji. Na przykład można ciasteczka, można coś tam, są i inne metody. Uzależnienia mamy też mierne uzależnienia, to znaczy ona nie jest jakimś takim specjalnym uzależnieniem. A czy poradku, że może mieć uzależnienie, czy może szkodzić? No, a więc to w ogóle bym powiedział, że to jest tak, że badania i wyniki badań są bardzo ciekawe, dlatego że uczeni nie są osobami kompletnie neutralnymi. Uczony zwykle ma jakieś przekonanie co do tego, co bada, jak bada i bardzo często te przekonania w nieświadomy sposób wpływają na wyniki doświadczeń. Na przykład, no co im doświadczenie nie pójdzie, no to teraz jeżeli to doświadczenie idzie nie po mojej myśli, no to my odrzucam to doświadczenie, bo coś tam się schrzaniło, prawda? I to też często. Mamy dużo doświadczeń odrzuca się, bo coś tam nie wyszło, prawda? Wobec tego my akceptujemy chętnie doświadczenia, które popierają naszą tezę, a odrzucamy, które nie. To się dzieje nieświadomie, ale faktem jest, że osoby, które uważają, że marihuana jest zła, to jak pracują, to mają częściej wyniki we wskazaniu, że marihuana jest zła, a osoby, które uważają, że marihuana wcale nie jest specjalnie złym, mają wyniki lepsze. I tak jest. Ja na przykład jestem nastawiony raczej pozytywnie do marihuany i moje wyniki naprawdę troszeczkę lepiej wskazywać, czy mniejsze szkodliwości, niż człowiek, który jest przekonany, że marihuana jest wielką, doprowadzi do zgubu ludzkości. No to warto sobie uświadomić, że nauka to wcale nie jest tak rzeczą obiektywną, jak się nam wydaje. Ten czynnik ludzki jest dość istotny. W każdym razie na pewno wiadomo, że tetrahydrokanabinol w muszku, on uszkadza funkcje motoryczne i pewne funkcje motoryczne. I dlatego na przykład po marihuanie jesteśmy mniej sprawni fizycznie. Dlatego na przykład nie powinniśmy prowadzić samochodu, czy też mamy zwolniony czas reakcji, mamy te rzeczy, które są tam gdzieś potrzebne. Tak samo nie radziłbym palić marihuany, jeżeli idę do egzaminu, dlatego bo nam się wtedy robią pewne kłopoty z pamięcią przejściową, które są w hipokampie, zwłaszcza ta pamięć krótkotrwała, to są odwracalne sprawy, ale oczywiście, jeżeli bezpośrednio, prawda, zapalę skręta przed egzaminem, to mogę mieć wynik gorszy, prawda, niż w ogóle dzieje. Więc to z tym tak samo trzeba uważać. No i w korze mózgowej, prawda, też taka sprawność poznawcza jest upośledzona, czyli ma być, z tym, że zawsze przy wszystkich substancjach trzeba właściwie odróżniać, jak gdyby są trzy rzeczy, to znaczy jest bezpośrednie szkodliwe działanie zbyt dużej dawki i działanie związane z przewlekłym stosowaniem. To dotyczy wszystkich substancji, które nam dają jakąś przyjemność. Alkohol, zupełnie inaczej działa alkohol, jeżeli ja piję na przykład sobie w towarzystwie trzech osób butelkę wina, jest to absolutnie ok. Zupełnie inaczej, jeżeli ja piję pół litra sam albo spirytusu we dwójkę, a zupełnie co innego, jeżeli ja regularnie piję alkohol przez 15 lat, prawda, i mam wtedy duże szkody. To samo dotyczy wszystkich rzeczy, między innymi tak samo. To jest z tym zaburzeniami pamięci, bo to ludzie bardzo silnie podkreślają. Otóż starsze dane dawały dość niepokojące. Uszkodzenia pamięci dość silne, długotrwałe. Marihuana
Zresztą utrzymuje się dość długo we krwi, też się trochę na winer po wypaleniu marihuany utrzymuje się dość długo we krwi i o tym trzeba pamiętać, bo w tej chwili są tak samo testy na tetrahydrokanabinol i już alkoholu nie mam nic, prawda, a THC w krwi jeszcze jest wysokie. A poza tym, co trzeba pamiętać przy alkoholu, jeżeli poziom alkoholu spadnie poniżej 0,2 promila, to jestem czysty, a natomiast THC nie ma dolnej granicy i w związku z tym cokolwiek mi znajdą, to znaczy, że jestem pod wpływem luźnego napływu. Prawda? No przedane, bo teraz zacznę to odpowiadać, są raczej niespójne. I te zmiany dotyczą wyłącznie pamięci krótkotrwałej, długotrwałej, czyli tej pamięci, która jest potrzebna do stworzenia śladu pamięciowego, czy mam gorzej z uczeniem się, a nie z odpamiętywaniem rzeczy, które się dawniej nauczyłem, prawda? I te rzeczy jednak wszyscy się zgadzają, że są dość przemijające. To nie to trwałe uszkodzenie pamięci. Jeżeli chodzi o ciążę, bardzo ciekawe były wyniki, bo oczywiście w czasie ciąży nie powinno się używać żadnych rzeczy, które mogą zaszkodzić płodowi. I badania, które badano kobiety, które w ciąży paliły albo paliły marihuanę, albo paliły kitan, albo używały alkoholu. I we wszystkich wypadkach stwierdzono, że ich dzieci wykazywały pewne subtelne różnice behawioralne w porównaniu z dziećmi kobiet, które nie paliły. I to zwykle uczeni wiązali właśnie z tą substancją, natomiast mnie się wydaje, że to chodzi o coś innego. Kobieta, która jest lekkomyślna, czy nie dba tak bardzo, ma po prostu inną osobowość niż kobieta, która w czasie ciąży, prawda, leży plackiem, łuskuje tylko jakieś te i tak dalej, zrobi wszystko, żeby temu płodowi nic się nie stało. No i rzeczywiście po prostu matki o różne osobowości, bo to miały różne dzieci, a więc znowu przy tych wszystkich badaniach bardzo trzeba odróżniać, zwłaszcza jak się jest również często bezpośrednim efektem leku, a to jest tym, że nie wszystkie osoby równie silnie dany lek robią. Schizofrenia. To jest większe, tu jest mnóstwo, zwłaszcza kłopot z bytorem terapeutii. Marihuana ma precypitować schizofrenię. To tutaj jest sporo literatury, sugeruje, że rzeczywiście palenie marihuany powoduje schizofrenię, a samo po dużo wysokich dawkach marihuany mamy takie objawy psychotropowe, które przypominają ostry atak schizofrenii. Zaczynają palić wiele marihuany, tych dużo nie pali, a kiedyś nie pali. No to ilość osób chorych na schizofrenię powinna rosnąć. Tymczasem nie. Ilość osób chorych na schizofrenię jest na całym świecie podobna. To jest mniej więcej 1%. I na przykład w Polsce w latach 50. czy 60. zeszłego wieku w ogóle marihuany nie palono, a schizofrenii było mniej więcej tyle samo w tej chwili. Co to znaczy? To znaczy, że prawdopodobnie marihuana, palenie marihuany powoduje, że wcześniej pojawiają się objawy schizofrenii. To oczywiście nie jest dobre, ale to znaczy, że marihuana działa na tych, którzy już są chorzy, bo na schizofrenię jest tak, jakby rodzimy się chorzy na schizofrenię, tylko schizofrenia się ujawnia dopiero w ostatnich momentach organizacji chorzy mózgowej, czyli jest między 16 a 25, 6 rokiem życia, albo i później. I to są bardzo ciekawe badania, które pokazały, że to, jak na nas działa marihuana pod kątem robienia zmian schizoidalnych, zależy od naszej genetyki. Mianowicie taki jeden z genów, który jest zaangażowany w bardzo wiele chorób psychicznych, to jest gen, który nam aktywuje enzym, który nam rozkłada noradrenalinę i adrenalinę, katecholotrenometylotransferazę. I ten gen występuje u ludzi w różnych wariantach. Są takie polimorfizmy. W jednym punkcie są dwie cząsteczki metioniny, dwie trzy metioninowe, w innych na jednym alerowie jest metionina, a na drugim jest walina i są osoby, które mają ten taki polimorfizm wal, czyli mają tylko dwie te walinowe. I teraz okazuje się, że ci ludzie, którzy mają właśnie ten genotyp wal, ci ludzie u nich wcześniej występują objawy schizofrenii po paleniu marihuany. Ale to są te dane, które dotyczą wystąpienia do 26 roku życia, a potem wydaje się, że to się nie dzieje. No ale w każdym razie oczywiście wczesne wystąpienie objawów schizofrenii nie jest rzeczą dobrą. Wreszcie bardzo wiele się mówiło o zespole amotywacyjnym, że to jest dużo pali, bo nic nie obchodzi, wszystko olewa i tak dalej. Rzeczywiście ten brak aktywności
skupienie uwagi na sobie, apatii. To jest fatalne w szkole, tak? Bo to zwykle pani młodzież szkolna, albo w wyższych klasach gimnazjalnych, albo w liceum. No i wtedy, jeżeli ktoś ma wykorzystaną motywację, to oczywiście fatalnie to wpływa na dalszą karierę naukową i tak dalej. Znowu to jest ciekawe. Nawet to pisano to w Skandynawii u osób dorosłych. Jeszcze w latach 60. Potem robiono badanie młodzieży, stwierdzono, że młodzież może występować, ale jest odwracalnie zmniejszony. A w tej chwili ostatnie badania robione wśród internautów i takie badania wśród internautów wskazują, że właściwie chyba to nie zabija motywacji. I tu chciałem powiedzieć, że to jest też dość ciekawa historia, jak się mówi o tym, jak stosunek na przykład do używania różnego rodzaju substancji uzależniających mają ludzie, to bardzo ostro mówią o przede wszystkim terapeuci. Tak, ale dlaczego? Dlatego, bo do terapeutów dochodzą ci ludzie, którzy są najmocniej zaburzeni. Do terapeutów, którzy to samo na ten 1%, który uległ bardzo poważnym zmianom. Wobec tego terapeuta, który widzi osoby uzależnione, to widzi te osoby z fatalnymi skutkami. Ten niewielki procent osób, które naprawdę fatalnie reagują. I oczywiście ma trochę skrzywiony obraz. Ja nie mówię, że oczywiście, że to jest złą rzeczą, że się zwraca uwagę na te najgorsze przypadki, ale też należy, to jest dokładnie tak samo, jak nie można żądać, prawda, żeby zakazać ruchu samochodów, dlatego, bo zdarzają się, prawda, wypadki śmierci w wypadkach drogowych. Zaburzenie sprawności motorycznej, no to jest rzeczywiście rzecz niebezpieczna, jeżeli właśnie na przykład próbuje się prowadzić samochód. A więc katastrofy samochodowe, to jest rzeczywiście, tutaj marihuany nie powinno się stosować i takie badania amerykańskie wykazały właśnie, że około 7% ludzi, które brało udział w wypadkach drogowych poważnych, miało we krwi THC, prawda? Ale też trzeba powiedzieć, że ponad 20% osób miało powyżej legalnego stężenia alkoholu we krwi. Zwróćmy na uwagę, że legalny poziom alkoholu we krwi w Stanach Zjednoczonych jest czterokrotnie wyższy niż u nas, dlatego bo 0,8 promila to jest dopiero granica niedozwolona. Ale teraz bardziej ta marihuana od któregoś momentu zaczęto nienawidzić. I zrobiono taką straszliwą kampanię przeciw marihuanie. Ona chyba zaczęła się tak na serio w momencie, kiedy w wyniku rewolucji meksykańskiej przyszło do Stanów Zjednoczonych dużo Meksykanów, którzy używali marihuany, jako już normalne w tej kulturze, a byli nietolerowani przez białe, konserwatywne, protestanckie środowisko. No i w tej marihuanie zaczęto przypisać mnóstwo różnych historiastów, są ludzie. No i właśnie ta wojna, robił tą wojnę propagandową. W latach 30. był taki film właśnie, Szaleństwo skręta, Refill Madness, prawda? To było coś takiego, właśnie strasznie, to było na co podoba. Ale to było śmieszne, ten film potem odkryto z powrotem w latach 70. i puszczono właśnie do zabawy, jako taki film. Co też śmiesznego można zrobić? Rzeczywiście ta propaganda, to ma pana odbywać przed i po, taki typowy, prawda? Gdzie po czterech latach mali pan, jak kobieta wygląda, prawda? I takiego odkrycia można do sobie dużo, prawda? Historia młodego człowieka. Młody człowiek, zdrowy, szczęśliwy, wesoły i tak dalej, zaczął palić, oczywiście po wielokrotnym nadużywaniu marihuany, prawda? Na wystawie wszystko, rodzinę, pracę, przyjaciół. Proszę zauważyć, że ta lotka propagandowa się zaraził hitem na skutek tego, że dzieli marihuany z nim, prawda? Oczywiście hitem można przez strzykawki, ale nigdy nie przez skręt, prawda? No. Bardzo ładna mi się bardzo taka nawiązka, jak dwóch starszych panach siedzących w ławce, patrzących na czterech stronę. Patrzę, ci biedni ludzie, oni jednego papierosa paną we czwórkę. A drugi ma tak, ale nie to są tutaj chłopaki, śmieją się wszyscy. Ale tak to mniej więcej wygląda. A więc prawda, to ta heroina zabija, prawda? Czym zajmuje się normalni ludzie, prawda? No, normalni ludzie tak lubią muzykę, prawda? Spotykają się z przyjaciółmi, uprawiają chowy, sport i tak dalej. A czym zajmują się palący marihuany? Prywatnie. Nie wiem, co to klaszcze. Pytanie, czy marihuana zabija? No znowu takie typowe. Co powiedziała matka, to znaczy, że to jest głosy, prawda? Czy to marihuana zabija? No, mamy doświadczenia astronomiczne. Zrobione badania pokazuje się, że jedynie na tych planetach, na których występuje marihuana, ludzie umierają. No,
kolana, a ja wiem, że to jest piękna. A na ziemi jest nadkłana, a to brzmi, do tej pory spadł 120 miliardów ludzi na ziemi umarł. No, to nie może być. Zapytajmy się, czy nadkłana naprawdę zemi. Otóż, ile zgonów rocznie w Stanach? Z tygodni szacuje się prawie 500 000, prawda? Zła dieta, nadmierne wysiłki. Tak są ludzie najdłużej, zabójstwa 20 tysięcy, a spina 7,5 tysiąca, spina może czy nie może zabić. Fistaszki, wszystko osób. Marihuana nikogo, marihuana jest mniej niebezpieczna niż pistaszki. Kawa, rzeczywiście, w Stanach Zjednoczonych znowu, tam jest około między 1000 a 10 tysięcy ludzi, na to się zrobi kawę bezkofeinową na przykład. A spirulina, odbiłość dzwonów w Stanach Zjednoczonych 108 ludzi do 1000, właśnie głównie to jest tam obniżenie tkwi. Paracetamol, czyli to co u nas mamy na przykład w różnego rodzaju ibuprofenach, czy coś takiego, prawda? On, w Ameryce 28 tysięcy ludzi ląduje w szpitalach z ostrymi schorzeniami wątrowymi, a z tego jednak część umiera. A marihuana nikogo nie zabija. Teraz tak, ja bym powiedział, to jest propaganda z kolei promarihuanowa. Gdyby tak poczuć, ona nie może nikogo nie zabić. Dlatego, bo na przykład, tak samo się może zdarzyć, że paląc skręta mogę sobie spowodować pożar i zginę, tak na przykład. Na pewno coś takiego jest. Samochodem też to nie jest, ale znowu propaganda jest też troszeczkę przesadzona, także trzeba zawsze próbować zajmować ten, ale państwo widzą, gdzie jest moje serce. Oczywiście serce rządu jest oczywiście takie, że ma dokładnie zlikwidować, rozstrzelać, zabić. I pan, kiedy nikt, to jest ilość osób więzionych w Stanach Zjednoczonych od roku 1925, czyli szczyt prohibicji, kiedy ludzie szli do więzienia za alkohol. Proszę zobaczyć, dopiero Nixon rozpoczął wojnę narkotykową w latach 80. nagle liczba ludzi z mniej więcej 200 tysięcy wzrosła do 1 600 000. To jest tak olbrzymia strata społeczna. I ona też wprowadzona na wniosek pani posłanki Labudy, ustawa w narkotykowa też ma bardzo podobne efekty, chociaż nie tak. No i to właśnie czy, no zobaczmy, alkohol ma dokładnie, prawda? Alkohol to agresję, sikamy, żygamy, to właśnie uspokajamy, śmiejemy, jemy dużo, prawda? A przez te gady, przez nie, prawda? Tak, alkohol właśnie. To bardzo ładny Raszkowski, prawda, kiedy wspominał, i co znowu ćpacie, a on mówiła, co, to lepiej jest startować po piłku wsi, prawda. Teraz wreszcie dochodzimy po tych wszystkich wesołych rzeczach, chodzimy do medycznej marihuany i rzeczywiście marihuana ma mnóstwo możliwości zastosowań medycznych. Ona tak była robiona i ona ze względu na swoje różne działanie są, jest stosowana, prawda, i w astmie, w jastrze, w spawnieniu Rosjan, wielu takich rzeczy. No, jest wiele bardzo punktów, wiele schorzeń, przy których marihuana, preparaty z marihuany mogą być korzystne. I jakie są w tej chwili propozycje terapeutyczne na świecie? Co jest ciekawe, że właśnie ta propaganda do marihuanowa strasznie utrudnia wprowadzenie tych leków. Ponieważ motywacja jest znacznie bardziej uzależniająca, a jest oczywiście jako lek dopuszczalna, prawda? Bo nie pozbawimy chorego w bóla takiej możliwości. A tutaj sytuacja jest inna. A więc gdzie się stoi? Czy anoreksja na przykład? Anoreksja zwykle się przejadamy, to prawda, ale anoreksja jest jednak poważnie występuje. Na przykład występuje w tym anoreksja nerwoza. Schorzenie, które jednak pozbawia życia dużo miłych, młodych, inteligentnych osób, przede wszystkim kobiet. Ale tak samo na przykład mamy anoreksję przy HIV-ie. Chorzy zakażeni HIV-em, chorzy na AIDS, oni nie jedzą, to też dochodzi do kacheksji. Przy nowotworach my nie jemy, dochodzi do kacheksji i szybszego umywania i mniejszej odporności. Czyli przyczyna anoreksji, a marihuana powoduje to, że my naprawdę, naprawdę nam za nudności wymiotu.
to jest tak samo bardzo kłopotliwa historia. Są w tej chwili preparaty, drogie chemiczne preparaty, które to blokują. Kiedy to jest ważne? Są dwie takie sytuacje, kiedy ludności występują i trzeba je zwalczać. Pierwsze to oczywiście jest przystosowanie pewnych leków przeciwnowotworowych. Takie leki jak cisplatyna powoduje takie ludności, że chodzi świadomie, rezygnując z leczenia, które mogłoby uratować im życie, ponieważ nie znoszą tego stałego stanu ludności i tak dalej. I tu, zamiast bardzo drogich, jak ciągam cytronów czy innych tych, naprawdę marihuana daje fantastyczne wyniki. Po prostu ludności znikają. Druga historia ciąża. No właśnie to, co mówiłem w tej chwili, wydaje się, że efekty marihuany na płód w trakcie ciąży są bardzo niewielkie. Proszę nie widzieć, po pierwsze, proszę tego, co ja mówię o medycynie. Ja jestem biologiem, nie lekarzem. Proszę to wszystko traktować jako żart, co ja mówię w tej chwili. Ja jestem od szczurów, nie od ludzi. Tak, proszę mnie nie powoływać, ale proszę sobie przemyśleć i ewentualnie szukać siły. W każdym razie to może bóle. Marihuana jest jednym z najsilniejszych leków przeciwbólowych. I dlatego była stosowana prawda, bardzo dawna. Opium, marihuana, no i potem kora wierzby, prawda, czyli salicyna. Ale od wieków, prawda, środek przeciwbólowy. Marihuana hamuje neurotransmisję w środkach bólowych i jest stosowana przede wszystkim w takich trudnych do opanowania. To jest neuralgia nerwu trójdzielnego. To jest bardzo bolesna historia. Ale tak samo na przykład, jak mamy bóle nowotworowe. Pacjenci, którzy mają takie bóle nowotworowe, używają marihuany i to ma podwójne znaczenie, bo marihuana daje przyjemność, podnosi nastrój, a równocześnie znosi bóle. Także zwłaszcza leczenie chorych w stanach terminalnych czy coś takiego, absolutnie tutaj nie grozi żadne uzależnienie, nie grozi na to, że powstanie się groźnym przestępcą, trzeba pomóc tej osobie. Osteoporoza, stronkowo należy. Osteoporoza przede wszystkim dotykająca chorych. Tak, gdzieś od 60 roku życia, a zaczynają się takie kłopoty, zmniejszenie rzeszotniny takiej kości, potem zeszli się tą kłopoty. Okazuje się, że receptory CB2 znajdują się właśnie na osteoblastach i osteoklastach i ich pobudzenie bardzo sprzyja właśnie budowie masy kostnej. Także w tej chwili wydaje się, że warto jest przy zagrożeniu osteoporozą palić marihuany. Powinno się do tego jako lek dopuścić. To zresztą właśnie my w tej chwili wiemy, że dzięki tym w ogóle stwierdzono, jakie geny ewentualnie sugerują niebezpieczeństwo wystąpienia osteoporozy i konieczności leczenia. To jest znowu stosunek wprowadzenie nowego leku, badanie mechanizmu bardzo często pozwala nam na zrozumienie pewnych prawie. Ośrodkowo układ nerwowy, natomiast widzicie mnóstwo różnych diagnoz, dlatego tam mamy te endokanabinoidy, które nam regulują mnóstwo rzeczy w układzie nerwowym, prawda? I to zarówno przy ostrych uszkodzeniach, jak i w chronicznych chorobach neurodegeneracyjnych. I teraz jakby, że może i mechanizm. Z jednej strony, tak jak mówiliśmy, te anandamidy, czyli układ endokanabinoidowy, on moduluje transmisję, zwłaszcza glutaminergiczną. Moduluje plastyczność synaptyczną. Właśnie działają te postsynaptyczne receptory CB1, które dają właśnie ten taki, są pobudzane tym sygnałem, prawda? Ale tak samo jest modulacja odpowiedzi immunologicznych. System immunologiczny, tam głównie receptory CB2, one tam będą działały. Wreszcie takie szlaki neuroprotekcyjne. Szlaki neuroprotekcyjne w mózgu, my mamy szereg mechanizmów, które chronią nas przed neurodegeneracją, no bo wszystko, co się starzeje, to się psuje. No ale teraz, jeżeli mamy odpowiednie układy, właśnie tak jak powiedziesz, układ neurotrofin, czynników wzrostu nerwów, jak one są na dobrym poziomie, no wtedy możemy funkcjonować dość dobrze nawet w późniejszym wieku. Ale tak samo, prawda, jest kwestia homeostazy wapniowej. Jedną z bardzo groźnych rzeczy w późniejszym wieku jest to, że za dużo wapnia napływa do neuronów i one powodują z kłopoty związane z percepcją i tak dalej. Działanie przeciwoksydacyjne, ochrona przed działaniem wolnymi rodnikami. Także dużo jest takich. Teraz gdzie one jest stosowane? Najbardziej są o marihuany walczą, chodzi na stwardnienie rozsiane. Dlaczego? Bo stwardnienie rozsiane jest rzeczą, tam przede wszystkim są kwestie spastyczności, kwestie bólu. Osoby ze stwardnieniem rozsianym mają bardzo poważny
kłopoty z poruszaniem się i ta spastyczność powoduje jest to. Dlatego rzeczywiście w modelach zwierzęcych bardzo, bardzo dobrze ta marihuana działa, czy też hydrokanabina. Także łagodzi ból, łagodzi spastyczność i naprawdę, to jest dość ciekawe zresztą, co znowu, w tak zwanych badaniach obiektywnych to działanie przeciwbólowe marihuany przy bólach spastycznych wygodnie gorzej. Natomiast chorzy cierpią znacznie lepiej. Co to znaczy, o czym to świadczy? To świadczy o tym, że metody tak zwane medycyny obiektywy są do niczego. Dlatego, bo naprawdę ważne jest z punktu widzenia bólu czy cierpienia, jest ważne psychiczne odczucie pacjenta, prawda? Jeżeli przychodzi pacjent i mówi, że go boli, to go boli, prawda? I to, że lekarz nie może znaleźć materialnej przyczyny bólu, to nie ma najmniejszego znaczenia. Dlatego, bo pacjent cierpi obojętnie, czy jest materialna przyczyna, czy nie. Tak samo jak pacjent, po pacjentowi się powie, że ja stosuję placebo, który nie jest materialną metodą, a powoduje, że nagle rzecz przestaje. Ale tak samo przy dyskinezach, na przykład w chorobie Parkinsona, czy tych różnych dziwnych tikach i tak dalej. Marihuana działa bardzo dobrze. Przy stawieniu zanikowym bocznym, to znaczy ALS. No to jest coś takiego, prawda, wiemy tutaj na Hawking, prawda? Ja nie jestem większy Hawking, ale to jest status, który ma daleko zaawansowany ALS, a tymczasem to jest jeden z największych mózgów świata. Przy padaczce, to jest dość dramatyczne, że bardzo często, prawda, przynajmniej kandyduje na chwilę działanie leków przeciwpadaczkowych, a zwykle leczenie padaczki polega na tym, że jest kombinowane metody, żeby to się dzieje. Przy chorobie dwubiegunowej, to jest śmieszne, że to się mówi normalnie, że choroba dwubiegunowa, no chorzy na chorobę, czy dawnym terminem psychoza maniakalno-depresyjna, no to chorzy rzeczywiście, może decydują, ale chorzy to biorą i chorzy twierdzą, że marihuana im zarówno pomaga w stanie depresji, kiedy się czują źle, jak ich uspokaja w stanie maniakalnym. O schizofrenii już mówiliśmy, ale z tą schizofrenią to jest, tam są kontrowersje, ale wygląda, że niezależnie od tego, że specyfikacji chorzy na schizofrenię bardzo chętnie biorą marihuanę, tak samo jak nikotynę i wydaje się, że to jest pewnego rodzaju metoda samoleczenia. Zespół stresu pourazowego, rzecz bardzo istotna, zwłaszcza właśnie w czasach wojennych. Mam nadzieję, że to nie będzie, że, nie że w Polsce nie wystąpi taka ilość stresu pourazowego w wyniku zmieszek politycznych, że to doprowadzi do zachęcania do upraw konopi, prawda? Ale z jakiego. Depresja przy lękach, przy bezsenności. Jak macie na bezsenność, zapalenie jointa bardzo tak samo. Astma, o której już mówiłem, jak mówiłem mojej cioci, która właśnie ta wąchała tą astmę. Bardzo ewidentne rozszerzenie oskrzynków i dzięki temu szybka ulga może nie jest tak szybka jak przy stosowaniu tych różnych beta agonistów, ale jest bardzo dobra. I wreszcie jaska. Dlaczego ta jaska jest taką ciekawą rzeczą? Marihuana oblicza klinikowy to był pierwszy przypadek w Stanach Zjednoczonych, że chory na jaskę, który przyłapany na tym, że hoduje na balkonie rośliny marihuany, którego leczniczą, wytoczył proces rządowi Stanów Zjednoczonych o to, że mu odebrano tą marihuanę. I właśnie ten proces został zakończony właśnie wyrokiem, to Sąd Najwyższy Dystryktu Kolumbii ogłosił, że zło, jakiego podsądny chciał uniknąć, czyli ślepoty, było nieskończenie wielkie w porównaniu ze złem, jakim było naruszenie prawa przy spalenie marihuany. To było dość sensowna historia. W ogóle z tym stosowaniem marihuany i etyczne są bardzo ciekawe rzeczy, bo tak naprawdę taki pierwszy spór ideologiczny marihuany pojawił się nie w krajach chrześcijańskich, tylko w krajach islamskich w średniowieczu, gdzie właśnie tam było dość dużo palenia tego i wobec tego, ale to był lek, acz to wolno, bo Koran nic o tym nie wspomina, ale to niby jak alkohol i w końcu doszli do tego, że marihuany palić wolno jako lek, natomiast nie powinno się robić haszyszu do przyjemności. Tak? Przy nowotworach tak samo, są to elementy paliatywne właśnie, u nich bólu i tak dalej, ale wydaje się tak samo, że są pewne mechanizmy hamujące proliferację komórek. Czy to branie marihuany wobec chorych na schorzenia nowotworowe to nie jest tylko to, że jest zniesiony ból i poprawiony nastrój, ale rzeczywiście hamuje się. Choroba Alzheimera, no w tej chwili ja proponuję stosowanie kanabinoidów, bo te kanabinoidy, on blokuje cholinę sterazy, czyli pozwala na to, że jest trochę więcej acetylocholiny, czyli neuroprzekaźnika, którego deficyt powoduje właśnie te uszkodzenia pamięci, zaburzenia behawioralne u chorych.
prawda? Na przykład chodźna choroba Alzheimera ma bardzo to, co bardziej zdrowotnie robione, w nocy jeźdźcą po tym pomieszkaniu i tak dalej. Tu bardzo dobrze działa tak samo marihuana, prawda? I w ogóle, no właśnie to marzenie moje, prawda, to jest właśnie Alzheimer, marihuana. Z tym, że inteligentna młodzież, ona już z góry próbuje się kłamić Alzheimera. To jest po prostu inwestycja w życie. Także się zbliżamy się do końca, więc to mówię tak. Marihuana i inne produkty konopi, działające pobudzające na receptory systemu konopi nerwowego, mają wielki potencjał medyczny. Ten potencjał medyczny, on nie jest wykorzystywany, głównie ze względu na to, że my boimy się działania uzależniającego i przypisujemy marihuanie mnóstwo niedobrych rzeczy społecznych, co naprawdę nie jest prawdą. Mamy taką fobię, kanabinoidofobię, prawda, która nam bardzo to uszczelnie robi, prawda? Natomiast powstrzymywanie się przed wprowadzeniem kanabinoidów do medycyny naprawdę nie ma sensu. To jest to samo, prawda, co zakaz transfuzji krwi czy przeszczepu organów ze względów etycznych, prawda? A tu właśnie nasza policja oczywiście niesłychanie aktywna, jednak mimo wszystko, i to się właśnie odbija takie możliwości. No ja osobiście robię kryminalizację medycznego stosowania marihuany i odmawiania i osobom cierpiącym, a w Polsce znajdują się osoby, które biorą marihuany i są sądzone. To po prostu jest normalne okrucieństwo. Dziękuję. Ci, co palą marihuanę, naprawdę, wszyscy, którzy nie palą, też. Dobrze, jakieś imię? Klaudia. Klaudia, o.